tym się stresuje mama Dominiki. No zawsze się boimy o to bezpieczeństwo i o to, jak im pójdzie, ale oni są super i idzie im świetnie i tu jest bardzo mało wypadków. Dobrze, a Dominika już jeździła dzisiaj i co, jak oceniała? Trudno, nie trudno? Rzeczywiście są takie nerwy? Chyba my rodzice mamy większe nerwy niż oni. Oni się świetnie bawią, a my zawsze trochę ten stres przejmujemy. Ja zawsze tak mówię, że ty bądź wyluzowana, a ja cały ten stres przejmuję na siebie. Ja mam zawsze podwójny. Okay. A Dominika się stresuje? Niby się nie stresuje, ale ja myślę, że każdy tam w środku ma trochę tego stresu. Myślę, że oni się świetnie bawią. A jakbym tak zapytała od kuchni, jak wygląda, że tak powiem, funkcjonowanie takiej mamy, która ciągle jeździ z córką na te zawody i jak to wygląda w ogóle tak prywatnie? No to właśnie tak trochę od kuchni, bo każdy u nas ma jakby tak swoją działkę, że tak powiem, każdy czym się zajmuje. Mąż się zajmuje pilnowaniem, żeby było wszystko w porządku przy motorze. Ja zajmuję się tym, żeby pilnuję ten czas, pilnuję, żeby dobrze zjadła, napiła się odpowiednio. Staramy się, żeby to wszystko było takie zbilansowane i odpowiednio podane. I o czasie. Można powiedzieć, że jest to wywrócone życie do góry nogami? Jest, bo całe życie mamy dopasowane pod nasze wyjazdy. My oprócz pitbajków jeszcze jeździmy w enduro, także my mamy trochę więcej tych zawodów i treningów. Nie zawsze jestem na treningach, ale na zawodach nie wyobrażam sobie, żebym była w domu czy gdziekolwiek indziej. Tam jest większy stres. Tylko dwa razy nie byłam na zawodach, bo były jakieś tam takie sytuacje, że musiałam zostać i to było coś strasznego. To rzeczywiście jest czasem takie stricte domowe życie, czy to większość jest w trasie? No większość czasu spędzamy w trasie, dlatego też mamy samochód do tego dostosowany, to takie nasze życie na kółkach jest troszeczkę. To jakby tak porównać proporcje rocznie, to ile z tego czasu jest w domu, a ile jest w trasie? Ciężko powiedzieć, ale chyba więcej w trasie. Wiadomo, jak już jest ten czas później posezonowy, no to wtedy jest czas na odpoczywanie i nadrabianie zaległości towarzyskich, że tak powiem. A jak można wypoczywać? Jak można wypoczywać? Jak jedziemy gdzieś to na jakieś zawody czy na jakieś treningi, to jak są fajne miejsca, to staramy się zawsze ten jeden dzień chociaż albo przed, albo po zorganizować tak, żeby sobie gdzieś odpocząć i zwiedzić te fajne miejsca.